Pod ostatnim quizem, kto zna mnie lepiej, moja przyjaciółka czy mój mąż, zostawiliście tyle łapek w górę. W związku z tym musieliśmy zrobić drugą część. Czas na wielki rewanż. Słuchajcie, za pierwszym razem pytania do nas padały zza kamery. Tym razem pytania wymyśliliśmy dla siebie sami. No i sprawdźmy, jak tym razem nam pójdzie, no i kto zna mnie lepiej. No to kto zaczyna? Myślę, że kobieta. Po pierwsze raz, że przegrała, rewanż. Dwa, kobieta. Wszystkie argumenty są za tym. Dobra, Żak, pierwsze Ania, pytanie. Żak. Ulubiony pisarz kryminałów z Polski. Polski pisarz kryminałów, ulubiony. Mój. Oczywiście, że Izy. Moment, to jest nie, to jest spisek. Wszyscy, co mnie znają, wiedzą, że kocham kryminały. Tak, ale jest tyle, że... Ale Polaków tylko Łatwia. Lubię dwóch. Ja nie znam żadnych. Okej, okay, nie czytam polskich kryminałów. Uwaga. Trzy, cztery. Nie wiem. No, dobra. No dobra, leżę na plaży, podchodzi kelner, pyta co do picia, jakiego drinka zamawiam? Drinka czy alkoholowe, bezalkoholowe, jakie? Drink alkoholowy, tak? Mhm. Nie wiem, co ty zamawiasz, akurat z tej strony to się w ogóle nie znam. No to jeszcze nie zamówiłaś drinka na plaży. No zaraz się zdziwisz, jak zobaczysz odpowiedź, że tak było. Ale raz i to był 73. Wtedy jeszcze nie żyłam, Żak. Nie wiesz wszystkich swoją miarą. Dobra, okej, nie wiem. Boże, co ty masz? Nie wiem. No proste, bo nie wiem, nigdy nie widziałem drinka, żebyś zamówił na plaży. Nie wiem, jak to się pisze, czy razem, czy osobno. Pina colada. Ja też napisałam pina colada, razem napisałam. W życiu nie widziałem, żebyś może raz zamówiłaś pina coladę. Jezu, teraz będzie mnie rozliczał. Jak piję drinka na plaży, to jest to zawsze pina colada. Pamiętasz, czasami w takich ananasach mi fajnych przynoszą. Tak, zawsze zamawiasz, zawsze zostaje. No, ale czyli pytanie było, co zamawiam, a nie czy to wypijam. Zakładamy, że od jutra możemy latać do wszystkich destynacji. Destynacja, jaką Izabella wybierze na shopping. Na shopping? Destynacja, tak. Na shopping. Aha, że można lecieć gdzie chce, tak? Jest tak. The sky's the limit, mamy tak? Wszystko otwarte. Wszystko otwarte? Gdzie poleci na shopping? Nie wiem, gdzie ty byś pojechała. Nie wiesz? No nie no, destynacja, no wiemy, bo gdzie my byśmy pojechały na szybko, no to wiem, ale... To wiem, to zawsze. No, raz, no, dwa, tak. Trzy. No, Nowy Jork. A, no ten tam Dubaj. Ty, ale Dubaj jest świetny! Nie. Dubaj też jest dobry, ale ponieważ nie byłaś, gdzie najdłużej nie byłaś, to myślę, że tam byś, jak dostałabyś otwarcie nie granic. Nie pomyślałam tego, tak. Bo ja tak sobie pomyślałam, że duże moli, żeby się już nie chrzanić. Żebyśmy do Dubaj molu wszystko tam ogarnęły. Tak, no. Czy twoja żona woli rozwiązywać krzyżówki, czy sudoku? O ja, to jest ciężkie, bo lubię oba. No właśnie, to jest ciężkie. No ostatnio sudoku było, ale przedtem krzyżówki. Nie, no nie jestem. 50 na 50 uważam. No, dlatego zadałam trudne pytanie, bo chcę wygrać wreszcie z tobą. Odpowiedź 50 na 50 nie zagwarantuje ci zwycięstwa. Czyli żartował z tym 50 na 50. Dobra. No, czy jedziemy. Ire. Krzyżówki. No nie! Nie, nie, w życiu nie wierzę, żebyście nie miały jakiegoś spotkania. Nie wierzę w to. Nie wierzę. Nie, no, nie, no proszę. To jest bez sensu. Jak jeżeli osoba trzecia wybiera te pytania, to jest jakaś szansa, że. Jestem pewna, że to będzie wiedział. Dobrze. Teraz pytanie ode mnie. Na koncert jakiej gwiazdy marzy mi się pójść? Ożeż ty. Jest moje marzenie od dawna. Wiem. Mogą być inicjały, prawda? Nie wiem, jakie ta gwiazda ma inicjały. No to jedziemy. No czekaj, że jakieś inicjały napisała. No bardzo wolno. Celine Dion, to ty była. Byłam, było super. To nie to? O cholera, dobrze powiedział. Ale Christian Dior też dobrze. Ty czekaj, bo ty już przegrałeś ten. No to już nie, no dobra, dobra, no Celine Dion. No Celine Dion, bo ona chciała być. Chyba tobie się marzy. W Berlinie. Bo my byłyśmy w Berlinie na koncercie, a ty nie. Dobra, myślałem, że jeszcze raz powiedziałaś, zawsze możesz pojechać. Nie wiem, Żak to jeszcze może nie wiedzieć, ale że ty to nie wiesz, powiedziałam ci to milion razy, sugerując ci, co masz mi kupić w prezencie, jak to będzie możliwe, że te koncerty będą. No właśnie mówiłam, że 500 razy mówiłam, że chcę na ten koncert. Ale czy ty możesz załatwienia podać, czy to jest wokalistka, nazywając siebie jakaś śpiewająca? Tak, tak, niech będzie to ułatwienie. Kobieta się wyjąca, jest to kobieta, nie jest to zespół, jest to kobieta. Ile ma lat? Tak, i może jeszcze jaki ma kolor włosów? Kolor skóry? Co jeszcze? Jakieś drobne wskazówki?
Nie, jakbym ci powiedziała tą wskazówkę, to byś wiedział. Wiedział. Nie. Ona to lubi wszystkie Tanie te, co żyje. Takie poważnie śpiewają. To jakaś, nie, Laura, jak my się... No dobra, dam wam małą podpowiedź. Kinga Rusin ją zna. Adel! No dobra, no to wiemy. No to jest remis, Adel! Czy Izabela kiedykolwiek skłamała, odpowiadając na pytanie tak? o swój wiek? Nie mam zielonego pojęcia, ale wydaje mi się, że mogła to zrobić, znając ją. 3, 2, 1. O nie. Nie. Ale dlaczego miałabym kłamać na swój wiek? Każdy kłamał, jak do kina się szło, czy nie wiem, chciał się piwo kupić w wieku lat 16. Co obojętne co? A ja się głupie tak wkręciłam w ciebie, bo przecież ona nigdy nie kupiła sobie. Ty się lepiej w niego nie wkręcaj. Właśnie wylałaś kawę na swojego nowego laptopa, co mówisz? Ale to będzie niecenzuralne. No nie, trzeba wypikać. Już 20 października o godzinie 20 otwarcie mojego Concept Store. Nie może was tam zabraknąć. Wielkie otwarcie. Izabela Janachowska, Concept Store. Oglądaj na moim kanale Wedding Dream. Dobra, 3, 4. No nie można tego pisać. Znacie, to tak się robi. Okej, mówi? Okej! I parę punkcików! Będzie nowy, lepszy! Pyszna kawa. Pyszna. Jakie imię dałabym córce? No wiem, na drugie jakbym miała na pewno. Przecież jak to było jeszcze? Bo tak się w chłopca wkręciłem, już o dziewczynkach nawet nie myślę. Bo miała być dziewczynka, to samo, co miało być? Tak. No tak, to jest to imię, co przypomniałam. Jestem zakochana w jednym imieniu. Teraz sobie przypomniałam. Ja zapomniałem. Ja nigdy nic pisał. No to dobrze, przegrałem, nie pamiętam. No. Jak to było? Carmen, no tak, faktycznie. No. No Carmen, Elżbieta. No, Elżbieta pamiętałem. No to ja pamiętam. Oh my god. Z kim spędziłaby rok na bezludnej wyspie? Izabela. A to musi być facet? Nie musiałby być facet. Chyba rany. Się z kim byś spędził rok na bezludnej wyspie? Ja z kim bym spędziła rok na bezludnej wyspie? Tak, quiz mnie wykończył. Ja nie co prawda wymęczyłaby mnie ona koszmarnie, ta osoba, ale... Dobra. 3, 4. Żak, ja myślałam, że z mamą swoją. Nie, słuchajcie, ten odcinek to jest normalnie nie ustawiony. To jest ustawka jak nic. To jest ustawka, nie. Jaka ustawka? Ja chyba wyjdę w ogóle. Ja Anna biorę ciebie, Izabelo. Na rok na wyspę. Który z otwórców Jamesa Bonda? O nie. Podobał ci się najbardziej. Jak oni się nazywali? Który z odtwórców Jamesa Bonda podobał się jej najbardziej? Już ten. Ten już ostatni. Ten. Jak się jego tam pisze? 3, 2, 1. No nie. Ale ja zastanawiałam się między Danielem a między Piersem tak naprawdę. Bo obaj byli super. Obaj byli super. Oczywiście każdy Bond był super. Nie. A który nie był fajny? Ten jest najlepszy. Która modelka według mnie ma najlepsze ciało na świecie? Ja wiem, która to jest, tylko ona się nazywa, ja mam zawsze pamięć, złą pamięć. Taka wysoka, wygimnastykowana, teraz była na Mykonos ostatnio. Tak? Tak. Ja w ogóle nie wiem, to są do mnie rzeczy, nie wiem. Nie dają mi pytań, jeżeli chodzi o nazwiska i tak dalej, bo wiesz, że nie mam pamięci do tego, ja wszystkich mylę. Ja nie wiem tego. Ja nawet aktorów polskich mylę. No, to dotykasz pazurę i mówisz do niego, cześć Kożuchowska. Wiem. 3, 2, 1. Izabel Goulart, jak ona nazywa. Tak! Izabel Goulart. Napisałem źle, bo wiecie, że ja to jestem dyslektykiem, ale posłuchajcie, to Izabel, tak. Nie wiem, przepiękna kobieta. Przepiękna kobieta. Tak? Z jakiego kraju pochodzą najpiękniejsze kobiety? To ja tego nie wiem. Ja to wiem. Mam nadzieję, że też mam to wiem ja. Czekać, to się mi się może pomyśleć. To jest niesprawiedliwe. Teraz to jest niesprawiedliwe. Jeżeli ktoś kogoś chce zabrać na bezludną wyspę na rok, tak? To tu jest jakaś więź. No i wy sobie nadajecie. Co robimy? Nadajecie sobie te pytania, tak, bez żadnych sygnałów, proszę.
Ale wzrokowych też są tak zabronione. Okiem i tak. I, ja na każdy raz mogę prosić morsem. Produkcję o tu jakieś przegródki, kabiny i tak dalej. Tak, na tryskowe. Najpiękniejsze dziewczyny skąd pochodzą? No. No nie wiem, no ale byś powiedział... A, czyli... Nie gryziemy. Nie pokazuj paluszkiem. Nie gryziemy. No, ty odgryzę tego paluszka. No dobra, ja nie wiem tego. No jak nie wiesz, no napisz coś. No napisałam. Nic, nie pisz, nie pisz nic. Pokaż. 3, 4. Łosa. Polska. Też no oczywiście, Polska. Że tak. Mówiłem. Wygrałem! Ja nie wiem, że ty tak tą dziewczyną w Polsce się podlizujesz. Potem wszystkie chcą cię na filmikach na YouTubie oglądać. Jaki sport uprawiasz najlepiej? Ja? Sport? Ale taniec to jest sport? Nie, właśnie taniec nie. Nie, no taniec to jest nie i zawód, no, to odpada. Jezu, ale ja nie uprawiam żadnego innego sportu. No uprawiasz różne sporty, no już dobra. Przestań, no. Nie to, że jesteś mistrzynią Europy, rozumiesz? No, no tak, to na pewno nie jestem mistrzynią Europy. To jest więcej niż pewne. Poczekaj, jeszcze... sport? Nie, to przynajmniej dwa są. To ja to z tej strony się nie znam. Ja też nie. Ja zafigurowana łyżwa. Dobrze. Trzy, alpejskie. Poczekajcie. O Jezu, a ja właśnie nie... Ale nie napisałam nic. To słuchajcie, tenis, ale ja bym jeszcze postawił pływanie. Bo... Świetne, pływanie, nie. Doskonale. Tak, nie pływa lepiej niż gra w tenisa. Ja w ogóle zapomniałam o tym, że umie pływać. Ja wygrałam zawody pływackie w liceum. Dokładnie, w takim układzie bardzo proszę o podwójny zestaw podatkowych punktów dla mnie. Dlaczego podatkowych punktów dla mnie? Nie podatkowych, dodatkowych, podatek zapłacę później. Tenis i pływanie. Moja żona zapomniała, że świetnie pływa. Tak, prawda. Zupełnie wypadło. Bo ona nie lubi zimnej wody, dlatego ja też zapomniałam, że ona pływa. Dlatego ucieka z tej wody, szybko. Dobra. Ile razy byłam bliska śmierci? Orzesz ty. Ile razy byłam bliska śmierci? Dobra. Jezu, to on napisał 12 Dwie razy. Cyfry? poleciał. Żakowa chyba napisałaś 100. No to pokażcie. 3, 4. Raz. Raz? Tak. Raz, raz to dwa. Przegrała. No przegrała, no. Jest, mam dobry finał. Boże. Że mam dobry finał. To taka prawdziwa mężczyzna. No strasznie śmieszne. Raz. Nieważne jak się zaczyna, tak? Raz. No. Tak. Raz. Teraz Krzysztof pytanie. Raz. Mam gorącą prośbę do produkcji, operatorów, montażu. Tego pytania nie należy wycinać. Ostatnie pytanie. Ale jakiś szczęśliwy, no słucham cię. Tak. Ile waży Iza? Można pomylić się o 5 kilogramów. Nie żyjesz. Wiedziałem. Nie wolno wyciąć. Trzeba zachować. To jest znajomość osobowości drugiej. Mam lepsze pytanie. Ile ty ważysz? O! Dobrze. Pytanie. Moment. Ile waży mąż Izabeli? Dobrze. Kto zna Izabelę, ten wie. Kolejne pytanie. Ile będzie potrzebował schudnąć? Wiecie co? A teraz powiem wam jedną rzecz. Tak? Tak? Ile potrzebuję schudnąć? Dobrze. A teraz następne pytanie. A ile ważył mąż Izabeli, jak go poślubiła? O, bardzo, o proszę. Proszę bardzo. Tak, proszę. Tak, proszę. Tak, proszę, tak, proszę, poślubiałam. Proszę. Tak. 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 No i co się z tobą stało? To jest kolejne pytanie. I teraz ja w takim tak, układzie nie mam innej możliwości. Co się stało? Stało się źle. Tak. Stało tak, się źle. Tak. Bardzo źle. Ja wam powiem, co się stało. Tak. Najpierw ciąża. Tak. Po ciąży miało być odchudzanie, ale tak. Przed COVID. Tak. Po COVID-zie były wakacje tak. I przytyłem. Tak. I stało się to, co jest. 90 jest kilo. COVID. Inaczej, zróbmy challenge. Prosty, zwykły challenge. No. Jeżeli ja wielbiam. Wygram, to wy... Są super internetowe, no. No, tak. No. Mój mąż chudnie przez internet, no. Proszę. Na waszych oczach. To wy musicie coś zrobić, niech to wymyślą, co one mają zrobić. YouTube. Nie! YouTube niech to wy wymyślcie, jaką on dostanie nagrodę, jak schudnie te 12 kilo. Kto wymyśli? No oni.
oni tam? Za kamerą? Tak. No dobrze, co nie będzie tylko. A jak one przegrają, a ja wygram, to one muszą ale coś zrobić. Ale jak one przegrają? Nas w ogóle w to nie wkręcaj. Nie mieszaj nas w to. Dobrze, wracając do ciebie. Ty sobie dajesz 2 miesiące na schudnięcie, a oni wymyślają... Nagrodę. Nagrodę dla ciebie. Jeżeli nagroda to jest, jeżeli dam radę, tak? Te 10 kilo. Tak, bądź możecie wymyślić karę. Co musisz zrobić, jak ci się to nie uda? Okej, wchodzę. Dobrze. Wchodzę w tą. Dostałam właśnie na ucho informację, oczywiście na ucho, którego nie mam, że jest remis. Czyli ostatecznie Rzek przegrała. Chciała rewanżu. Ale bardzo ci dziękuję za wspaniałą walkę. Tak. Wolę zwycięstwa. Ale walka z Rzek to jest przyjemność na najwyższym poziomie. Ale remis to jest sukces nasz. Znaczy to już jest spoko. Ostatnim razem przegrałaś, teraz remis, w następnym pójdzie wygrasz. Masz tendencję. Po tym roku, jak rok będziecie na jednej wyspie, to na pewno wygrasz. Nie będę znał żadnej odpowiedzi po roku. No dobrze, mamy nadzieję, że było Wam z nami zabawnie, że Was nie umęczyliśmy, że będziecie trzymać kciuki za mojego męża. No i cóż, będziemy sprawdzać, jak tam u niego postępy, a w Waszych rękach jest jego los, co powinno Was zdecydowanie ucieszyć. Więc jeżeli taka forma zabawy z nami Wam się podobała, to koniecznie dawajcie kciuka w górę. No i cóż, to będzie trudne, bo będziecie musieli dawać kciuka w górę, jednocześnie trzymać kciuki za chudnięcie mojego męża. Ale na szczęście macie 2 ręce. Powodzenia! Jeśli szukasz porad i inspiracji ślubnych, koniecznie zajrzyj na mój portal weddingdream.com. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!